Cześć, witam. Ruszamy w trasę do Zadrzykonia, do Częstochowy. Będzie około 300 km. Trasa serii Serce dla Kacperka, który niestety nie wytrzymał już operacji, umarł przed samym przedsięwzięciem tego rajdu, gdzie ksiądz Paweł i Nowak i ultra kolarz Krystian chcieli objechać całe 1000 km non-stop, zaznaczając serce na mapie, w połowie zatrzymując się w Częstochowie na mszy. Ale niestety Kacperek nie wytrzymał, umarł, odszedł do nieba, ale inicjatywa dalej została. Pieniądze będą przekazane na inny cel, na Filipka. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia. Serce dla Kacperka. Oglądamy, zrzucamy się dla Filipka. Przed nami 300 km. Następnie powrót. Chwila odpoczynku na pewno. W linku wszelkie informacje będą odnośnie całej akcji księdza Pawła Nowaka, ultra kolarza Krystiana, którzy dzisiaj naprawdę wyczyn, pełen szacunku. 1000 km, no po prostu masakra. Ale nic, trzymajcie się, hej, trzymajcie. Lody jeszcze za wcześnie. Kiedy pani jechała? No jechałam z górki i wpadła mi A gdzie pani rower ma? No mam, ale słuchaj, wiesz co? Już nie trzeba, bo sama się wyszła. Ale serio, wpadła mi ucha do łapy. To niech pani sobie wodę przemyje. Wieczę. Dobra, idziemy. Pani wpadła mucha do oka, jak jechała bez rowera w Pilśnie, a teraz ruszamy na... Chyba dobrze jadę z tego, co mi pokazuje. Tak, jadę w stronę Tarnowa. 80 km. Jeszcze daleko, daleko. Ale jeszcze mamy dużo czasu. Akurat jest 9:00. Chłopaki pewnie wyjechali dopiero z Odrzykonia. Thank you.
Velo Dunajec. Velo Dunajec. Od Tarnowa. Nie wiem, czy w dobrą stronę jadę. Czy ja w dobrą stronę jadę, bo coś mi tutaj... Ciepło się robi. Zjechałem troszeczkę z trasy, żeby zobaczyć rzeczkę. Przywiązany? Jak są ryby? Bez strzału. Nie ma? Bez strzału. No nic. Ta pogoda to pisała. Trochę za gorąco, chyba trzeba będzie poczekać. Dokładnie. Przekraczamy Wisłę. Jest gorąco jak cholera. Nie wiem ile stopni, ale już brakuje czym oddychać. I mamy tutaj Wisłę, most. Też nie wiem gdzie jesteśmy. Koszyce w prawo, w lewo, Brzesko, Szczurowa. Szczurowa chyba. Coś takiego. I tu mamy Wisełkę. Do Szczucina. Tu jest Wiślana trasa rowerowa. Szczucin 61 km. No. No to tam byłem. Kiedyś. Zrobiłem trasę. Wjeżdżamy przez most. Przez Wisłę. I w górę. No i tutaj widzę. 270. Tatuś, dajesz, dajesz. Oskar, Oski i Erik. A, tatuś jechał Wiślaną trasą. A tutaj oaza. W połowie trasy. Masakra. Nie ma jak zmoczyć sobie łeb w takiej wodzie. No to jedzie się w miarę okej. Okay. Tylko jakiś tam gumę złapałem, ale nie stać źle, bo co jakiś czas pompuję i może to jedziemy, co pół godziny muszę pompować koło, a później jak będzie może więcej czasu to zmienię, ale na razie nie mam czasu. Jadę dalej. Czaple wielkie. Miejscowość Czaple wielkie. 180 km, 33 stopnie, 0 rzeki. Tutaj przyciskiem, nie, tak? Nie, to się nagrywa. A, to nagrywa. Jest film, tylko niech pani palec weźmie. Palec, paluszki wzięłam. No. O, jeszcze gdzieś tutaj zakrywa. Ojej. No teraz. Jeszcze tego palca. O, to jest celek. Nie wiem, co. Grudzieniec. No i zaraz idziemy do Częstochowy. Trochę problemów było z nawigacją i z soponami. Ale może się wyjedzie. Thank you.
wyjście 90 z hakiem. Nie udało się 300 wykręcić, ale ja już mam wyjście. Łatwo nie było. Przygód było sporo. To albo nawigacja mi zaczęła iść na 100, nie wiem, 80 kilometrze chyba wariować. I w ogóle było. No nie można było nią się kierować. Trzeba było telefon nie miałem uchwytu, to trzeba było w sakwie trzymać. No, co chwilę się zatrzymywać, coś tam gubiło. Dodatkowo jeszcze guma. Przybita dętka, chociaż szybko nie ulatywało, to musiałem się zatrzymywać co jakiś czas i nabijać. Na pół godziny starczało. Już nie miałem sił zmieniać, bo nawet nie było gdzie. Cały czas jakiś tam ruch taki przy drogach, no nie, pobocze czasami nawet nie było. No ale udało się. Hashtag serce dla Kacperka. Tam są wszelkie informacje, co i jak. Tutaj jeszcze Paweł i Krystian chyba są teraz na, nie wiem ile tam mają, ze 350, może 300 km? Nie, 300 mieli jeszcze wcześniej. Teraz mają pewnie, no 370 mogą mieć. Ale pewnie może na rano wyjadą na 6. Jak się uda, to spotkamy się, jak nie, no to pewno. I miałem wracać z rowerem z powrotem, ale chyba się nic z tego nie będzie. No, technicznie troszkę wszystko zwariowało. Ja tak samo mam już dość przez te problemy. No, trzymajcie się, cześć. Zobaczenia rano. No to trzymajcie się, powodzenia tam.